Cześć, tutaj Maciek z bloga arabin.pl. Dzisiaj zajmiemy się parzeniem kawy w kafetierce. Czego będziemy potrzebować? Oczywiście poza kawą świeżą, wysokiej jakości, będziemy potrzebować młynka, który tą kawę zmieli, no i samej kafetierki. Jeśli chodzi o kawę, najlepiej, żeby była to kawa o profilu palenia zbliżonym do espresso, pochodząca na przykład z Ameryki Południowej, powiedzmy z Brazylii, bądź nieco dalej z Salwadoru. Kawy te będą się charakteryzować niższą kwasowością, będą przyjemne, słodkie, czekoladowo-migdałowe, bardzo gęste i intensywne w smaku, a tego właśnie w kawie z kafetierki będziemy szukać. Jeśli chodzi o młynek, a najlepiej będzie używać młynka żarnowego, który pozwoli Wam nie tylko mielić kawę wygodnie, ale jednocześnie będzie oferował regulację grubości zmielenia. I tutaj należy się na chwilę zatrzymać, dlatego że grubość kawy zmielonej, jaką kupujecie na przykład w paczkach, jest zupełnie nieadekwatna do parzenia kawy w kafetierce. Kawa, którą kupujecie w sklepie, taka gotowa, zmielona, zapakowana próżniowo, nie będzie się nadawać, dlatego że jest zmielona za drobno. Wasza kawa w związku z tym będzie przeparzona, będzie gorzka, cierpka i nieprzyjemna. Dlatego też musicie wyposażyć się w młynek. Jak zatem mielić kawę do kafetierki? Nieco grubiej niż do espresso, nieco drobniej niż na przykład do ekspresu przelewowego. Musicie znaleźć sobie taki punkt pomiędzy, kiedy będziecie kawę mieli coraz drobniej i zacznie się ona robić gorzka, cierpka i taka nieprzyjemna, albo po prostu nie będzie chciała wypłynąć. Oznaczać to będzie, że już jest za drobno i trzeba się wrócić o jeden krok do tyłu. Natomiast jeśli chodzi o sam sprzęt, najlepiej sprawują się kafetierki aluminiowe, te takie najbardziej klasyczne, włoskie, znane na całym świecie. Okej, czas przystąpić do dzieła. Co musimy zrobić najpierw, to zagrzać wodę. Nie wlewajcie do kafetierki wody zimnej, dlatego że cały proces wtedy będzie trwał bardzo długo i naczynie z zewnątrz ogrzeje się niesamowicie i kawa w środku, która będzie sucha, jeszcze przed kontaktem z wodą, może zacząć się przypalać. Dlatego do kafetierki najlepiej wlać nieprzygotowaną, ale bardzo gorącą wodę. I wtedy mielicie kawę, wsypujecie kawę do sitka. Jak dużo wsypać tej kawy? Generalnie jak wsypiecie nieco poniżej powierzchni właśnie tego sitka i lekko kawę wyrównacie, to będzie ok. W tym klasycznym modelu, jaki widzicie na filmie, to jest pomiędzy 16 a 18 gramów świeżo zmielonej kawy. Natomiast ilość wody również będzie wyznaczała Wam pojemność naczynia i wody powinniście zalewać nieco pod ten zaworek bezpieczeństwa, który znajduje się w dolnej części. I tutaj w przypadku właśnie tej kafetierki Bialetti, której ja używam na filmie, to jest niecałe 150 ml. Ok, kawa zmielona, gorąca woda w środku w kafetierce, wszystko jest skręcone, stawiamy kafetierkę na gaz. I polecam odpalić ogień na maksa. Dlaczego na maksa? Dlatego, że wtedy temperatura wody w środku będzie wzrastać szybko, cała ekstrakcja dzięki temu będzie trwała krócej, ryzyko przypalenia się kawy maleje, a jednocześnie przy dużej sile, dużej temperaturze wody wzrasta też ciśnienie w kafetierce i większe ciśnienie powoduje, że wyciągacie z kawy więcej aromatu, więcej słodyczy. Kawa będzie bardziej intensywna. Kiedy kawa już pojawi Wam się w wylewkach, w tej górnej części, to zazwyczaj następuje po około 1,5 minuty, to cała ekstrakcja powinna trwać tak w okolicach 30, no może 40 sekund. Kiedy zobaczycie, że te stróżki już mocno jaśnieją i zamieniają się w taką bladą piankę, to momentalnie zdejmujecie kafetierkę z gazu, wkładacie ją do garnuszka z zimną wodą albo po prostu pod strumień zimnej wody ze zlewu i wychładzając tą dolną część kafetierki, przerywacie ekstrakcję. Jeżeli chcielibyście przygotować, powiedzmy, coś a la włoskie cappuccino, to również możecie to zrobić w warunkach domowych. Wystarczy, że podgrzejecie nieco mleko i spienicie je na przykład French pressem, co widać właśnie teraz, tym tłoczkiem, poruszacie mleko w górę i w dół, a potem robicie coraz mniejsze ruchy i macie idealnie gęstą, kremową konsystencję pianki i możecie we własnym domu przygotować sobie cappuccino. Ewentualnie możecie użyć takiego spieniacza w formie drucianego śmigiełka na baterię. On również poradzi sobie całkiem nieźle. Ważne jest, żeby Wasza pianka miała konsystencję takiego mlecznego jogurtu, takiej śmietanki gęstej i wtedy będzie to smakować dokładnie tak, jakbyście byli na urlopie, nie wiem, na Sardynii na przykład. Natomiast, jeżeli chcielibyście, żeby Wasz napar był nieco większy objętościowo i delikatniejszy, bo uważacie na przykład, że Wasza kawa jest zbyt mocna, zbyt intensywna, to do gotowej kawy możecie wlać sobie odrobinę gorącej wody, nie przesadzając, żeby za bardzo nie rozwodnić naparu i przygotować coś a la americano, czyli właśnie gęsty, intensywny napar, rozcieńczony odrobiną gorącej wody, która zmniejsza jego intensywność i powoduje, że całość robi się bardziej delikatna i gładka.
Jak widzicie, parzenie kawy w kafetierce jest rzeczą bardzo prostą, nie zabiera dużo czasu, nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku. Ważne jest, byście używali świeżej, wysokiej jakości kawy, zmielonej bezpośrednio przed przygotowaniem, byście pamiętali również o jakości waszej wody. Polecam zaopatrzyć się w taki filtr do wody marki Brita czy jakiejkolwiek innej z banku, to ma bardzo duże znaczenie. Więcej na temat wody dowiecie się w innych filmach na blogu. A jeżeli chcielibyście bardziej zgłębić temat kafetierek, to teraz widzicie link, który poprowadzi was do drugiego filmu z serii Misja Kafetierka, w którym to rozkładam to parzenie na czynniki pierwsze i tam możecie dowiedzieć się jeszcze więcej i znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, które zrodziły się pod tym filmem. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć!